Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów, opisujemy ich zmagania i towarzyszymy im w podróżach po Polsce. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 18 marca. Ja nazywam się Marek Świerczyński i po raz pierwszy gościnnie prowadzę podcast kampanijny w czasie zawieszonej praktycznie, choć nie całkiem, kampanii prezydenckiej. Epidemia koronawirusa zatrzymała i zmieniła większość wyborczych aktywności kandydatów i ich zwolenników. Ale najważniejsze wiszące w powietrzu pytanie, czy wybory odbędą się 10 i 24 maja, ciągle nie doczekało się jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego dzisiaj zapraszam na rozmowę z Wojtkiem Szackim, szefem naszego działu politycznego, o terminie wyborów, możliwości ich przesunięcia i podejściu sił politycznych do tej kwestii. Wojtku, słychać, przynajmniej ja tak słyszę, wyraźny dwugłos ze sceny politycznej. Większość opozycji zgodnie domaga się przesunięcia terminu wyborów prezydenckich, a obóz władzy twardo trzyma się swojej narracji, że nie ma powodu do ich przekładania i to w sytuacji, gdy przekładane, odwoływane, zawieszane, wstrzymywane jest praktycznie wszystko dookoła. Dlaczego tak się dzieje? Jednoznacznej odpowiedzi, na którą być może czekasz ode mnie, nie dostaniesz, ale możemy trochę o tym po prostu porozmawiać i zastanowić się, o co chodzi i co się kryje za tym dwugłosem. Rzeczywiście większość opozycji zdecydowanie jest za przełożeniem wyborów. Mam na myśli Szymona Hołownię, który zawiesił kampanię. Mam na myśli Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jasno mówi, że wyborów w obecnym stanie rzeczy przeprowadzić się nie da. Podobne stanowisko zajmuje Lewica, chociaż stamtąd dobiegają głosy różne. Krzysztof Bosak wystosował również apel do prezydenta o przełożenie wyborów, do prezydenta i rządu, zdaje się. Natomiast dwugłos jakiś panuje w samej Platformie Obywatelskiej. Dość zdumiewające rzeczy stamtąd dobiegają, bo oficjalna linia jest taka, że kampania jakoś tam trwa, natomiast zdaje się, że oni liczą po prostu na to, że te wybory zostaną przesunięte bez ich udziału i bez ich głosu i że społeczeństwo następnie ukarze PiS za to, że wprowadził stan nadzwyczajny. Prawdopodobnie byłby to stan klęski żywiołowej. I w ten sposób można powiedzieć, że PiS znowu ogranicza prawa i wolności obywatelskie. I ja kompletnie nie kupuję tej narracji i mam takie brzydkie podejrzenie, że stoi za tym kalkulacja polityczna Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która obawia się, że w razie przełożenia wyborów już nie byłaby kandydatką Platformy na prezydenta. O tym jeszcze za chwilę, ale chciałbym, żebyśmy się zatrzymali nad tymi argumentami za przełożeniem wyborów. No, pierwszy chyba wydaje się taki, że w sytuacji zagrożenia epidemicznego, zakazu organizowania dużych spotkań, powszechnej obawy po prostu ludzi, wyborców, kampanii na zasadzie zdalnej prowadzić się nie da. No jest akcja przecież zostań w domu. Zostań w domu, nie idź na wybory. Można by przedłużyć w ten sposób tę akcję. Ja podzielam argumenty, jestem zdecydowanym zwolennikiem przełożenia wyborów. W całej Europie są przekładane wybory. Nie tylko ta druga tura wyborów lokalnych we Francji, ale również zdaje się kwietniowe wybory parlamentarne w Serbii. Jakieś jeszcze inne wybory. Niemcy będą głosowali korespondencyjnie w Bawarii. W Stanach Zjednoczonych odwoływane są prawybory w Partii Demokratycznej, prawda? W niektórych stanach. Tak więc w całej Europie rządzący, czy też szerzej klasa polityczna doszła do wniosku, że nie da się przeprowadzić wyborów i tylko w Polsce da się. A przypomnijmy, że od 10 maja, czyli przewidzianej pierwszej tury, dzieli nas ledwie 8 tygodni. Tak. Ja może zatrzymam się jeszcze nad tym katalogiem argumentów za przełożeniem wyborów. Nie chodzi tylko o zagrożenie epidemiologiczne, nie chodzi tylko o techniczne względy. No, trzeba powołać ponad 200 tysięcy członków komisji obwodowych wyborczych. Gdzie znajdzie się ochotników, którzy za paręset złotych spędzą cały dzień z innymi ludźmi w zamkniętym pomieszczeniu, do którego będą przychodziły setki wyborców, a może tysiące wyborców? No, mnie się to nie mieści w głowie nawet z takiego czysto organizacyjnego punktu widzenia i nie bardzo wierzę, że do tego czasu, do 10 maja sytuacja się unormuje, a nawet jeśli trochę się unormuje, to wyjście kilkunastu milionów ludzi i spotkanie w lokalach wyborczych
i z jakąś aberracją z punktu widzenia walki z epidemią. A z drugiej strony dodanie teraz ekstra obowiązków tym komisjom wyborczym, czy też zorganizowanie systemu sprawdzania ludzi pod względem ich stanu zdrowia przed wejściem do lokali też jest no, bardzo trudne do wyobrażenia. To w ogóle rodzi ciekawe pytania, bo można sobie wyobrazić ludzi z termometrami, którzy będą badali temperaturę wyborców i jak ktoś będzie miał 37, no to będzie odsyłany do domu albo 38 stopni gorączki. No pytanie, co z prawami obywatelskimi? Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam technicznie, ale to nie chodzi tylko o technikalia. W wyborach w 2005, w 2010 i w 2015, czyli nawet w tych wyborach po katastrofie smoleńskiej, które też były w nadzwyczajnej sytuacji przeprowadzane, było 10 lub więcej kandydatów na prezydenta. Teraz prawdopodobnie nie uda się zebrać podpisów nikomu spoza Wielkiej Szóstki. Można powiedzieć, oni i tak nie mieli szans. No ale jednak konstytucja i ordynacja przesądza, że te wybory mają być w jakimś sensie równe, że ci kandydaci mają mieć równe szanse. Jeśli kandydat nie miał szans zebrać podpisów, ponieważ jest zakaz organizowania zgromadzeń publicznych, nie ma ludzi na ulicach, nie ma po prostu warunków do zbierania podpisów. Na tych kandydatów mniejszych, poza pierwszej szóstki, zawsze głosowało co najmniej kilkaset tysięcy ludzi. Czasem to było ponad 500 000 wyborców. No i powstaje pytanie, dlaczego oni mają być pozbawieni swoich reprezentantów w wyborach prezydenckich? To są wszystko argumenty niezwykle przekonujące. Czemu nie przekonują w takim razie obozu władzy, PiSu? To jest chyba ten ostatni argument, czyli fakt, że niemożliwe jest teraz prowadzenie normalnej kampanii wyborczej. A kto może prowadzić kampanię wyborczą, de facto kampanię wyborczą? Ano prezydent Andrzej Duda, który we wszystkich sondażach najnowszych, przeprowadzonych już po wybuchu koronawirusa w Polsce, zyskuje. W niektórych z tych badań ma ponad 50% poparcia, co by wystarczyło do wygrania w pierwszej turze. Co więcej, to nie jest tak, że ja cynicznie mówię, że Andrzejowi Dudzie teraz sprzyja sytuacja epidemiologiczna w Polsce, no ale to Beata Mazurek napisała na Twitterze, że byłoby rozsądnie przeprowadzić teraz wybory, bo prezydent ma szansę wygrać w pierwszej turze. No to nie ja wymyśliłem, to nie Dominika Wielowiejska to napisała, tylko to jest głos samego jądra PiSu. Więc ja mogę zrozumieć, dlaczego wielu ludzi w obozie władzy chce tych wyborów, przede tych wyborów, niezależnie od okoliczności, bo myślą, że Andrzej Duda ma teraz szansę na wygraną już w pierwszej turze. Poza tym, i tutaj schodzimy trochę na poziom teorii spiskowych, plotek, teraz politycy siedzą po domach i knują przez telefon, i mówi się, że gdyby wybory zostały przełożone, no to już niekoniecznie może Andrzej Duda byłby kandydatem PiSu na prezydenta. To jeszcze nad tym scenariuszem będziemy się zastanawiać, co mogłoby nastąpić w wyniku przełożenia wyborów, ale wróćmy jeszcze do tej sytuacji w obozie władzy, bo na tym monolicie zaczęły się pojawiać rysy. Była wypowiedź profesora Zybertowicza, więc doradcy prezydenta, który sugerował, że przełożenie wyborów jednak byłoby możliwe. I dosłownie w ostatnich godzinach szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk, również sugerował, że jeżeli sytuacja się zmieni, nie wiem co miałoby się jeszcze zmienić, to taki scenariusz mógłby zostać rozważony. Tak, nie wiem, czy to są balony próbne. To, co mówił profesor Andrzej Zybertowicz w Radiu Tok FM wczoraj, zostało nazwane przez jednego z posłów PiSu rozważaniami intelektualisty i profesora, więc moim zdaniem tam kipi od pomysłów, z których niektóre się przedostają na zewnątrz w formie oficjalnych wypowiedzi, inne w formie plotek. Moim zdaniem to, co powiedział Michał Dworczyk, jest już bardziej miarodajne, czyli myślę, że PiS oswaja powoli się i swoich zwolenników z myślą, że tych wyborów nie da się przeprowadzić. No za tydzień, to z kolei mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski, nie mam powodu mu nie wierzyć, tych przypadków w Polsce będzie jeszcze więcej, a za dwa tygodnie może być jeszcze więcej. I moim zdaniem ta fala głosów za przełożeniem wyborów będzie raczej narastała niż się zmniejszała. Jak rozumiem, sterujesz w tę stronę, że przekroczenie jakiejś liczby okrągłej, dużej, 1000, dajmy na to, przypadków zachorowania byłoby tą okazją, przy której PiS mógłby odwrócić swoją własną narrację. I zacząć wiosłować ku przełożeniu wyborów. Pewnie tak. No, tu jest jeszcze jeden sposób, o którym napisała Gazeta Wyborcza na przełożenie wyborów, czyli porozumienie się wszystkich kandydatów poza jednym, poza Andrzejem Dudą. Gdyby oni się wszyscy wycofali, wyborów by nie mogło być, bo nie może być wyborów, jeśli jest tylko jeden kandydat. Jest to opcja atomowa, jak to nazywają politycy, ale jeśli nie uda się nikomu innemu zarejestrować już kandydata,
żadnemu innemu komitetowi wyborczemu, to ja sobie potrafię wyobrazić porozumienie tej piątki opozycyjnej, zwłaszcza jeśli sondaże będą pokazywały zwycięstwo Andrzeja Dudy w pierwszej turze. Nie wykluczałbym całkiem scenariusza, w którym oni siadają do stołu i mówią, że w poczuciu odpowiedzialności za losy ojczyzny rezygnują. A jak to wygląda od strony prawnej, gdyby wykluczyć tę, jak mówisz, opcję atomową? Nie można wyborów przełożyć od tak sobie, prawda? Trzeba to uzasadnić w sposób formalny, wprowadzając stan nadzwyczajny. Tak, w obecnych ramach prawnych inaczej się tego nie da zrobić. Zdaje się, że nie da się już tego zrobić zmieniając ramy prawne, bo trudno sobie wyobrazić teraz majstrowanie przy konstytucji i zmianę przesłanek przekładania wyborów prezydenckich. Ustawą się tego nie da zrobić, a proces zmiany konstytucji to jest jednak rzecz długotrwała i nie bardzo sobie wyobrażam. Tak więc mamy to, co mamy. Na stole są dwa stany nadzwyczajne, czyli stan klęski żywiołowej, który najbardziej chyba pasuje do sytuacji, lub stan wyjątkowy. No i to jest decyzja rządzących, wyłącznie rządzących, czy wprowadzać, czy nie. To przenieśmy się wobec tego do tego scenariusza, który jednak coraz bardziej rysuje się na horyzoncie, czyli wybory zostają przełożone. Pierwsze pytanie, na kiedy? O ile zostają przełożone? No i tutaj jesteśmy w stanie pustki prawnej, którą wypełni interpretacja prawników i działania rządzących. No bo nie oszukujmy się, to marszałek Sejmu Elżbieta Witek, być może Trybunał Konstytucyjny z Julią Przyłębską, być może PKW, no w każdym razie te ciała będą decydowały formalnie o tym, jak będą wyglądały wybory, kiedy będą wybory i jakie to będą wybory, bo konstytucja mówi tylko, że wybory nie mogą się odbyć w czasie trwania stanu nadzwyczajnego, ani w ciągu 90 dni po jego ustąpieniu. Natomiast nie wiadomo, czy jeśli wcześniej było ileś przygotowań i ileś czynności wyborczych, trwała kampania, to czy ona jest po prostu mechanicznie przeniesiona o ten czas stanu nadzwyczajnego i tych 3 miesięcy po nim, czy też marszałek Sejmu ogłosi całkiem nowe wybory z nowym kalendarzem wyborczym, z nowymi kandydatami. I z tego, co słyszę, to powoli zwycięża wśród polityków przekonanie, że byłaby wybrana ta druga wersja, czyli że wszystko od nowa. Kiedy te wybory miałyby być? Też nie wiadomo, konstytucja nic o tym nie mówi. Przypuszczalnie byłoby to pewnie jesienią, a nie w okresie wakacyjnym, więc mielibyśmy wybory pewnie jakoś na przełomie września i października. I z tego, co mówią dzisiaj politycy zarówno Platformy, jak i PiSu, byłyby to nowe wybory z nowym zestawem kandydatów. Czy taka opcja byłaby korzystna dla wszystkich? No pewnie dla tych nowych kandydatów tak, ale tu chciałbym się na sekundę zatrzymać, bo my naprawdę żeglujemy teraz po morzu, którego nie znamy. No jesteśmy w sytuacji Krzysztofa Kolumba, który płynie do Indii, a być może odkryje Amerykę po drodze. Nie wiemy, co się wydarzy. Nie wiemy, jaki będzie kontekst społeczny. Naprawdę już za 2 miesiące możemy mieć do czynienia na przykład z 2-3 milionami Polaków bez środków do życia, bez oszczędności i bez pracy. Nasza gospodarka może nawet runąć pod ciężarem tego kryzysu. Nie mówię o bankructwie kraju, mówię na przykład o recesji. Nie jestem ekonomistą, ale jeśli 1 milion Polaków nie ma oszczędności i większość z nich teraz najbardziej ucierpi na koronawirusie, na tym, że nie pracują lokale gastronomiczne, na tym, że fabryki ogłaszają przestoje, różne zakłady rzemieślnicze. To jest potężna armia ludzi, która być może zmieni w ogóle całą politykę, myślenie o polityce, doktryny polityczne i wymiecie część klasy politycznej. No tak, kryzys ekonomiczny na pewno zagląda nam w oczy. Być może będzie to wręcz katastrofa gospodarcza. Jak twoim zdaniem przełoży się to właśnie w tym najbliższym okresie na klasę polityczną i na narracje polityczne? Bo wydawałoby się, że z jednej strony taki kryzys no jest ogromnym obciążeniem dla obozu władzy, a z drugiej strony obóz władzy może powiedzieć i będzie miał rację, że przecież jest to kryzys przez nich niezawiniony i że robią, o czym co chwilę nas informują we wszystkich możliwych kanałach medialnych, wszystko, żeby jemu zaradzić. No wszystko jest po pierwsze kwestią skali. I jeśli naprawdę w nas porządnie walnie ten kryzys, to moim zdaniem rządzący i tak odczują to również. A być może część rządzących, być może na przykład niektóre postaci z obozu rządzącego urosną na tym, a inne stracą.
Tu można się tylko zastanawiać, krąży po PiSie pogłoska, że Andrzej Duda w tych nowych wyborach niekoniecznie mógłby być wysunięty na kandydata na prezydenta. Padają nazwiska Mateusza Morawieckiego, a nawet słyszałem od dwóch osób Łukasza Szumowskiego. Czyli już nie Beaty Szydło, prawda? Która była tym alternatywnym rozwiązaniem w tych kuluarowych oczywiście rozmowach jeszcze kilka tygodni temu. Tak, więc to pokazuje z jednej strony nerwowość, z drugiej strony jakiś próbę zmierzenia się z nową rzeczywistością, w której być może Andrzej Duda nie sprostał albo być może trochę przesadził z tą quasi kampanią wyborczą swoją. Być może tutaj też są jakieś gry wewnętrzne w PiSie, których do końca nie rozumiem, ale o których dużo słyszę, że na przykład prezydent zawiódł pokładane w nim zaufanie tymi targami o weto do ustawy o TVP, o której nikt dzisiaj już nie pamięta, poza paroma osobami ważnymi na Nowogrodzkiej, które to bardzo dobrze pamiętają. Ten prezydent dla PiSu przede wszystkim nie będzie tak wygodnym partnerem jak w pierwszej swojej kadencji i to ta historia z ustawą pokazała. A można bardzo łatwo wymienić kandydata na prezydenta, korzystając z wielkiego wzmożenia społecznego w związku z koronawirusem i kryzysem. A kogo można by wymienić po stronie opozycyjnej? No tutaj też spodziewam się zmian. Zaczynając od może najmniej istotnego elementu, trudno mi sobie wyobrazić, żeby Szymon Hołownia wytrzymał kolejne miesiące kampanii, w której nie szło mu najlepiej i myślę, żebyśmy już nie oglądali tego akurat obywatelskiego kandydata na prezydenta. Umówmy się, że nie jest to pewnie kluczowa sprawa dla wyborów, ale od niego bym zaczął. Po drugie, myślę, że pożegnalibyśmy się również z Robertem Biedroniem, który nie pasuje, jest zbyt liberalny na obecne czasy. Jeśli Lewica miałaby skorzystać, wypłynąć na fali tego społecznego niezadowolenia, społecznych frustracji, lęków i kryzysu właśnie gospodarczego, no to idealną postacią wydaje mi się Adrian Zandberg. Jeśli pojawi się rzesza setek tysięcy, a może paru milionów osób wykluczonych, ubogich, bez oszczędności, bez pracy, spauperyzowanych, no to wydaje mi się, że jeśli ktoś miałby po nich sięgnąć, to tylko Adrian Zandberg, który byłby taką autentyczną postacią, polityk, który mówił już wcześniej o wszystkich zagrożeniach wynikających z umów śmieciowych. I jeśli ktoś miałby skorzystać, jeśli ktoś miałby doprowadzić do odrodzenia lewicy, no to widziałbym tutaj Adriana Zandberga przede wszystkim. A jaką odpowiedź na tę nową sytuację miałaby Platforma Obywatelska? No, prawdę mówiąc, nie bardzo sobie wyobrażam też utrzymania kandydatki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w razie przełożenia wyborów. Ona się po prostu nie sprawdziła. Obejrzałem sobie dokładniej dwa takie quasi-orędzia nagrywane chyba w domu. Nie wiem, gdzie były nagrywane, ale było to strasznie dziwne. Tło podobne do wszystkich innych, to znaczy mnóstwo książek. I portretów. Ale przede wszystkim tam nie było żadnej treści. Znaczy, ile razy można słuchać, że koronawirus jest plagą, że należy być solidarnym ze sobą. Tam nie było śladu konkretu. Ani w pierwszym, ani w drugim wystąpieniu nie odnalazłem jakiejś myśli, jakiejś próby poradzenia sobie intelektualnego z tą sytuacją. Małgorzata Kidawa-Błońska po prostu moim zdaniem nie zdała egzaminu z formatu prezydenckiego. Jeśli miałbym wskazać teraz czysto subiektywnie i bez żadnych twardych danych jakiegoś polityka po stronie opozycyjnej, który ten egzamin zdaje, no to chyba najlepiej wypada Władysław Kosiniak-Kamysz, który jasno na przykład mówi, dlaczego wyborów nie może być, co jest teraz najważniejsze, komu należy pomagać, jaki plan przedstawić. Ja nie wiem, czy ten plan jest realny, ale przynajmniej w takim wrażeniu odsłuchu to Władysław Kosiniak-Kamysz wypada z tych kandydatów opozycyjnych moim zdaniem teraz najlepiej. On ma niewątpliwie ten handicap naturalny wynikający z jego lekarskiego wykształcenia, prawda? Trochę więcej od innych wie o sytuacji epidemicznej i o zwalczaniu takiego rodzaju zagrożeń. A z drugiej strony wydaje się nie mieć oporów przed przyznaniem się do błędu. Ja zwróciłem uwagę na jego wypowiedź dotyczącą Wojsk Obrony Terytorialnej, prawda? Które kilka lat temu ostro krytykował, nawet całkiem niedawno, a teraz, po tym jak one po raz kolejny okazały się być dość przydatnym, łatwym i szybkim do użycia narzędziem wsparcia służb cywilnych, powiedział, że zmienił zdanie. Zmienił zdanie. PSL w ogóle też ze tą swoją retoryką wsparcia przedsiębiorców, zawieszenia ściągania ZUS-u,
też moim zdaniem może punktować. Według mnie najbardziej zagrożona, i to nawet egzystencjalnie, jest Platforma Obywatelska, w której są jeszcze jakieś resztki tego liberalnego myślenia, która jest raczej niespójna, która nie przedstawia jasnego stanowiska nawet w tak ważnej sprawie, jaką są wybory. Teraz przedstawiła jakiś plan, zdaje się, 1300 zł dla wszystkich osób, które mają przestój w pracy, ale to się moim zdaniem jakoś nie klei. Nie widzę, żeby stały za tym jakieś poważne prace analityczne, wielka praca think tanków. Są to raczej jakieś takie rzucane ad hoc pomysły. I to trochę dziwi, bo przecież w Platformie, jak w żadnym ugrupowaniu, jest mnóstwo byłych premierów, byłych ministrów spraw zagranicznych, byłych ministrów obrony. Ludzi, którzy z takimi tematami strategicznej wagi stykali się w czasie swojego urzędowania na co dzień. Tak, trochę się dziwię na przykład, że nie powstała na przykład rada byłych ministrów i premierów. Dziwię się, że Małgorzata Kidawa-Błońska nie poszła tropem Donalda Tuska, który bardzo jasno napisał na Twitterze, że w obecnej atmosferze niemożliwe jest przeprowadzenie kampanii wyborczej i wyborów, więc wybory powinny być odwołane. Moim zdaniem tam po prostu jest albo zbyt wiele pomysłów, albo one są zbyt sprzeczne ze sobą. Nie wiem, czy tam nie ma jakiegoś nadmiaru ośrodków decyzyjnych. Myślę, że jest sporo paniki. Myślę, że oni też patrzą w sondaże i zastanawiają się, czy walczyć z Andrzejem Dudą, czy na przykład już z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który jeszcze przed tym apogeum koronawirusowym zaczął doganiać Małgorzatę Kidawę-Błońską. Myślę, że Platforma jest po prostu w bardzo złej formie intelektualnej teraz. Tutaj docieramy do tego momentu naszej rozmowy, w którym musimy sobie zadać następujące pytanie. No, pośród wielu obszarów, które obecny kryzys testuje, obszarów życia państwowego i publicznego, jednym z nich jest również poziom debaty publicznej, debaty politycznej. Czy ty dostrzegasz przede wszystkim, że z odpowiednią, należytą powagą ugrupowania polityczne traktują tę obecną sytuację? I czy mają w ogóle jakieś recepty? No, z dotychczasowego przebiegu naszej rozmowy wynika, że nie bardzo. Mam wrażenie, że poziom debaty wzrósł, ale nie wiem, czego to jest zasługą. Czy to nie jest zasługa tego, że trudno teraz mówić naraz i przekrzykiwać się w studiach telewizyjnych, gdy się w tych studiach fizycznie nie jest? Myślę, że ogólnie rzecz biorąc, klasa polityczna raczej się pilnuje, albo stara się przynajmniej pilnować, żeby nie okazywać przesadnej drapieżności. Nie jestem nawet pewien, czy opozycja nie przesadza z tym i zbyt mało nie krytykuje rządu za to, jak walczy z koronawirusem. Tu na przykład Włodzimierz Czarzasty mówi, że należy wspierać rząd w walce z koronawirusem. Tak, to pewnie prawda, ale być może trzeba też wskazywać na błędy i niedociągnięcia. To stara się z kolei robić Platforma, ale też pomysł powszechnych testów na koronawirusa rzucony przez Kidawę-Błońską był absurdalny. Powszechny znaczy dla każdego. Nie da się zrobić dla 38 milionów Polaków testów i powtarzać ich co tydzień na przykład, bo to jest operacja pod każdym względem niewykonalna. Więc tutaj jest od czasu do czasu jakieś takie podszczypywanie się wzajemne. Tutaj rząd też oczywiście atakuje opozycję. Oczywiście media publiczne, w tym TVP, bardzo ostro atakują Platformę. Ale tak summa summarum, to moim zdaniem klasa polityczna, a w każdym razie najważniejsi przedstawiciele, myślę na przykład o ministrze Szumowskim, myślę o również Mateuszu Morawieckim, myślę także o pewnie właśnie wspomnianym Michale Dworczyku, z drugiej strony o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, pewnie też Robercie Biedroniu, pewnie po stronie Platformy też dałoby się znaleźć kilka takich postaci, które umieją dobrać właściwy ton i nie okładać się tą pałką koronawirusa po głowach. Zaniknęli też tacy harcownicy polityczni, którzy przemykali po różnych mediach i mówili rzeczy, które nie miały specjalnej wagi, natomiast sprowadzały się często do obrażania przeciwników politycznych. Obóz ziobrystów chyba zamilkł przez ostatnie tygodnie, o ile dobrze nie, ja widziałem słyszę. Zbigniewa Ziobry, jakieś dwie konferencje prasowe, na których on opowiadał, jak jego resort walczy z koronawirusem. No ale też zniknęły różne pola sporu o praworządność na przykład, o TVP i wiele innych. Znaczy w zasadzie wszystko zniknęło poza koronawirusem. To wszystko to zniknęło z debaty publicznej, natomiast problemy oczywiście problemy gdzieś tam są, problemy też istnieją w tych nieformalnych gremiach, spotkaniach, rozmowach telefonicznych przez Skype'a i inne narzędzia. No, politycy teraz bardzo dużo myślą, knują,
planują, lęgną się różne scenariusze. Ale czy z tego wyłania się jakaś wizja tego nowego świata? Bo w tej chwili również z oglądu sytuacji globalnej można dojść do wniosku, że ten kryzys jest inny niż wszystkie dotychczasowe, przynajmniej w ostatnich kilkudziesięciu latach, i możemy mieć do czynienia ze zmianą o charakterze tektonicznym, z deglobalizacją, z innym rozłożeniem akcentów w światowej gospodarce, z innym rozłożeniem powiązań, z budową nowych być może powiązań ekonomicznych. Czy widzisz jakąś receptę, jak, gdzie, kiedy, z kim Polska miałaby w tym nowym układzie światowym funkcjonować? No, chyba na taką rozmowę to mnie nie naciągniesz, natomiast ja zgadzam się, że niewykluczone są tektoniczne wstrząsy. Nasz kolega Łukasz Lipiński często mówi o zmianie paradygmatu i moim zdaniem ten paradygmat będzie zmieniony, czy też się zmieni siłą faktów. A jak? Potrafię sobie wyobrazić, nie wiem, scenariusz, w którym za parę miesięcy wybucha przestępczość. W sensie ludzie zaczynają kraść, rabować, na przykład kilkukrotny wzrost przestępczości. To z kolei wzbudzi różne nowe emocje społeczne, żądania zwiększenia kar. Pojawi się być może jakaś pokusa rządów silnej ręki. Obawiam się, że te wszystkie ograniczenia, na które słusznie pewnie zdecydował się rząd i które zostały dobrze przyjęte przez społeczeństwo. A przynajmniej bez protestów. No, że to pokazuje, że istnieje przyzwolenie na ograniczenie praw obywatelskich z ważnego powodu, ale pytanie, co będzie, jeśli te sytuacje się będą powtarzały, bo przecież za parę miesięcy może zupełnie nowy wirus przyjść z Azji do nas albo skądkolwiek indziej. Być może wkroczyliśmy w erę stałej niepewności, stałego ograniczenia praw i wolności, stałego kryzysu gospodarczego. My tego nie wiemy, nie przesądzimy tego w tym studiu nagraniowym, ale to są czasy groźne i fascynujące zarazem. Wojtek, ty masz no niejako we krwi takie przygotowanie również socjologiczne, prawda, do analizowania tej sytuacji społecznej. Jaka jest wytrzymałość Polaków i Europejczyków na taki kryzys? No przede wszystkim na razie Polacy moim zdaniem zdają egzamin. W porównaniu z obrazkami z innych państw, zwłaszcza południa Europy, i jeśli spojrzeć też na dane dotyczące zarażeń, wydaje się, że Polacy są bardzo zdyscyplinowani. Jeden z moich rozmówców powiedział nawet, że ni stąd, ni zowąd staliśmy się społeczeństwem północy, zdyscyplinowanym, słuchającym poleceń i zachowującym rozsądek. Ja teraz przyjechałem do pracy, ale przeważnie siedzę w domu, jeśli wychodzę, to tylko po bułki. No i widzę, że ludzie stosują się do wszystkich zdroworozsądkowych zaleceń, że jeśli są kolejki pod sklepami, to jest odstęp metrowy między ludźmi. Jeśli chcemy porozmawiać ze znajomymi, to korzystamy z różnych urządzeń, które umożliwiają wideo połączenie. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jeśli sytuacja za miesiąc się nie zmieni. Na ile zacznie się pojawiać frustracja, złość, bezsilność i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem też, na ile przygotowana jest polska gospodarka i polskie firmy, żeby zapewniać te podstawowe produkty żywnościowe, podstawowe leki i tak dalej. Nie wiem, na ile państwo, które teraz jest super zajęte walką z koronawirusem, będzie w stanie obsługiwać również inne dziedziny życia, które przecież nie znikają. To, że teraz się nie mówi o różnych rzeczach, to nie znaczy, że te rzeczy zniknęły. Przecież jest i ściąganie podatków, i zapewnianie transportu publicznego, i zapewnienie ochrony zdrowia dla wszystkich chorych z innymi chorobami. Nie wiem, jak długo będzie mogło wytrzymywać i funkcjonować państwo przy takim jeszcze bagażu koronawirusa. No i pewnie będziemy szukać odpowiedzi na te pytania w naszych kolejnych rozmowach, zapewniając jednocześnie, że póki co utrzymujemy bezpieczny dystans ponad co najmniej dwóch metrów. Wojtku, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki Energii do zmiany. W czwartki technologicznego podcastu Przyszłość jest dziś. A w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcast i aplikacji Radia Tok FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.